do realizacji porządku obrad. To jest tryb uchwały punkt numer 1, tryb uchwały Komisji Sportu. Proszę pana przewodniczącego o zreferowanie. Komisja Sportu posiada kwotę 43 600 zł i postanowiła wyjść następująco. Remont daty na AWTS 10 000 zł. Wykonanie monitoringu na KS Omega 7 16. Przepraszam, 16. Ale tu wierzę, że są podane. 7500. Naprawa dachu na ogrodzenia na KS Płaszowianka to jest 10 000 zł. I wykonanie studni na TS Bitwy to jest kwota 10 000. Oczywiście kwoty były. Żądano większe kwoty, ale po prostu ze względu na taką małą sumę pieniędzy, jak jest 4000, to trudno było to jakoś rozdzielić. No. Komisja uznała, że taki podział będzie właściwy. Jak ktoś ma pytania w tej sprawie. Ja chciałem tylko przypomnieć, już zanim rozpoczniemy dyskusję, jedną rzecz. Otóż my wzorujemy kwotę na poprzednim roku, bo też nie przyszła oficjalna informacja konkretna. Należy natomiast założyć zeszłoroczne kwoty. W związku z tym teoretycznie ta kwota powinna być taka sama, ale może ulec zmianie, wtedy się pochylimy, jeśli ona ulegnie zmianie na poziomie tej kwoty. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Tak. Proszę mi powiedzieć, komisji oczywiście, przepraszam. Proszę mi powiedzieć, punkt 2 Omega. Tak. Oni wnioskowali o to, czy ktoś to wnioskował, bo tylko chciałam... Tak, to była kwota, że dali 15 tysięcy. Prosili, może prosili, że wnioskowali. Wnioskowali. Mam jedno pytanie. Co ma być monitorowane? Znaczy ten obiekt. Ten, który znaczy, ten, za który pobierają opłaty. To znaczy za ten obiekt wie to. Nie wiesz, ten nie wiesz. Tak, ten, za który pobierają opłaty, żeby wejść na ten teren, tak? Tak. I jakim prawem my finansujemy takie zadanie? Jeżeli obiekty, na którym są zgodnie z ustawą, ale jest to zresztą nie rozmawiamy. Ale poczekaj, nie będą należały. Daj mi skończyć, daj mi skończyć w momencie i wcale nie dać na monitorze. Gdzie w niedzielę byłam, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tu nie dawać, na spacerze teren, gdzie było wojsko, które należy do mnie do wykoszenia, po prostu wojsko już nie istnieje, zarośnięte, nie mówię dużo o stanach to, ale po prostu załamać się idzie, jeżeli ja mam na to dawać pieniądze, dziękuję bardzo, wypisuję się z tej wczoraj to samo, Pan przewodniczący, proszę. Tak. I będziemy następnie rozmawiać, jeżeli chcą zadbać o to, żeby w otoczeniu nie było demonstracji. No, no, ale w otoczeniu im chodzi tylko o. Znaczy, nie, bo nie jest określone. Ja bo szalety nie są na pewno chronione, wojsko nie jest. Teraz pani grupie mnie. Proszę państwa, było pytanie, przewodniczący za troszkę będzie odpowiadał pan Jacek. Ale tam był na tej wizji, bo my się podzielili po prostu, ja byłem akurat na TS. Dowiemy się, jak będzie stały. Pana tam może nie wiecie, ale ja bezpośrednio bym odpowiedział pani. A może pan Jacek? Nie, no to może pan powie, ja bym tu pytał. Oni chcą monitorować cały teren plaży i to, co pani tutaj zgłaszała, że. Nie, że rozjeżdżają kłady, motocykle, jest głośno i tak dalej. Ale ja nie powiedziałam, że oni rozjeżdżają. Nie, ale ten teren i oni chcą właśnie ten teren monitorować, żeby zwłaszcza w nocy nie było tam biesiad alkoholowych, nie było krzyku. Nie mogą po prostu zapewnić stróża całą noc, więc gdy będzie monitoring i będzie można ustalić te osoby, które wjeżdżają motocyklami, kładami, rozjeżdżają, więc będzie można zgłaszać do policji, bo na razie policja, jak cokolwiek jest zniszczone, czy po prostu skarżą się mieszkańcy, no to rozkłada ręce. Z tego tytułu monitoring. Dziękuję. Pani Jacek. Czyli chciałem, pierwsze pytanie też dotyczy tego zadania. Na ile figura kwota tego monitoringu? 15 tysięcy zdecydowanie. Dajemy 7 zł. Jak ten system będzie działał, to dajemy połowę. Oni muszą następną przejść sami z organizacji. Ale życie to nie jest odrębne. Bo podejrzewam, że ja rozumiem, że bardziej sensowniejsze jest wydanie pieniędzy na odtworzenie wojska do siatkówki, które powinno być. Nie stać ich i
zawsze tam był problem z wykoszeniem terenu, które należało do... Nie jest wykoszone, Pani Adamie, bo łącznie z tym, że ja jestem za tym, żeby tam oczywiście działało, tym funkcjonowało, nie tylko tam, ale cały bank działał i funkcjonował. Natomiast się zastanawiam, czy damy 7,5 tysiące lat, czy oni będą mieć pieniądze na to, żeby wypłacić, dać długą rękę na monitoring, który będzie działał tak naprawdę, bo do czego będzie podłączony? No to będzie po prostu monitoring, gdzie będzie urządzenie, które będzie zapisywało, rejestrowało to, co się dzieje. Problem jest taki. Mogę się mylić. Po pierwsze, dając 7,5 tysiąca, nie wierzę na to, że oni mają drugie 7,5 tysiąca. Oni mają firmę, która po prostu wykonuje i da. Ale panie prawie, mogę skończyć? Bo ja wiem, że w ubiegłym roku był problem, że nie zapłacili ratownikom, którzy byli na ich zlecenie, podpisali umowę, mieli pieniądze na ratowników, ratownicy nie dostali pieniędzy, jeszcze koniec roku byli ratownicy nie dostali pieniędzy, którzy tam byli zatrudnieni. No ale to była inna fundacja. Panie Adamie, ale mogę skończyć? Może pan. Ale mam gorącą prośbę, ja bym chciał powiedzieć panu Suski. Jest pytanie, panie Adamie, panie Górnowicz, jak będą, to potem chodzi o to, że ja rozumiem, że dajemy pełną kwotę, żeby zrobić pełny monitoring, który będzie obsługiwał ten obiekt przez 3 miesiące, góra 4 miesiące w roku, no bo też trzeba mieć świadomość, że to będzie działało tylko przez 3 albo 4 miesiące w roku. No bo to o okresie wakacyjnym, prawda? No, odkąd tam się... No. Za 7,5 tysiąca nie widzę możliwości, żeby oni dołożyli. Ja jeżeli dołożą, to uchwałem za to. Nie zrobimy całego monitoringu, czyli nie wiem, albo damy na kamerę i kable i nie damy na jednostkę rejestrującą, albo kupimy jednostkę rejestrującą z kablami, a nie będzie na kamery. Więc albo dajemy całą kwotę, albo nie dajemy w ogóle. Ja jestem za tym, że jeżeli dawać, to dawać, żeby był korzyść z tego dla mieszkańców i dla tych, którzy, znaczy dla mieszkańców, dla tych wszystkich, którzy przychodzą i korzystają z tego. Takie jest moje zdanie. Natomiast jeszcze inna kwestia. Nawet jeżeli będzie monitoring, będą zgłaszać sprawę do policji, to policja i tak nie podejmie podejrzewam czynności, bo problem polega na tym, że nie mamy oznakowania i zabezpieczenia terenów banków, że nie wolno tam wjeżdżać. Bo nawet jeżeli jest od ulicy Koziej zakaz wjazdu, to mogę sobie wjechać od ulicy Kaczej, mogę sobie wjechać od drugiej strony i zawsze się domagam policjantowi, przepraszam, ale gdzie, kto mi tu zabroni wjechać? Na jakiej podstawie? Ten problem, proszę Państwa, ma na ustawie ulicy Bagrowej, o którym będę mówił później. Dziękuję. Dlatego ja jestem, dla mnie to nie są, znaczy dla mnie to są wyrzucone pieniądze. No. Dziękuję. Pan Adam w tej sprawie. Przez Państwa, to tak, w ubiegłym roku to była fundacja, która nie wiem, czy zapłaciła, czy nie. Teraz jest stowarzyszenie, jest nowy zarząd, ma podpisane umowy, ma zabezpieczone środki na to, żeby pewnie zapłacić, ale to jest ich sprawa, nie nasza. Jak daliśmy 2000 na toalety, to pozostałe środki wymalowali oni z własnych środków, wymalowali cały obiekt, mimo że ich jedno to proszę. Ale toalety, panie Adamie, z całym szacunkiem nie działają. Ale co to ta, która została wyremontowana, działa, bo została jedna kabina za 2000 wykonana, gdzie po prostu nawet żeśmy się dziwili, że gdyby dostali te pieniądze tak jak chcieli, to by złote klamki zrobili. No, a ZIS zrobił po prostu jedną muszlę i jeden kran. I to akurat działa. Za 2000? Tak. I to akurat działa. Nie byliśmy zaskoczeni. No dokładnie. A oni ze swoich środków wykonali resztę. Wymalowanie, wyczyszczenie. Więc to nie jest tak, że nie zdobędą. Oni mają już po prostu firmę, która ewentualnie im się dołoży lub będzie, no nie wiem, za reklamę miała tam część swojego wyposażenia, ale my nie możemy aż tak wnikać jak oni. Oni będą się musieli też rozliczyć z tego, prawda? Więc my im dajemy, a oni się mają rozliczyć. Panie Przewodniczący, ja mówię, ja nie jestem przeciw temu, żeby dawać tam pieniądze, tylko uważam, że racjonalnie jest zdanie na coś, co będzie efektywne. Dobrze. Dla korzystających. Monitoring moim zdaniem nie jest efektywny. Natomiast problem wjeżdżający samochód, głównie wjeżdża obsługa samochodem. Ale temat jest szerszy, bo jeżeli będziemy tak rozmawiać, że akurat dobrze, to chodzi o cały obszar parku. Zresztą wpływ to pismo, gdzie domagają się mieszkańcy, żeby był monitorowany i określić, gdzie ma być jakaś określona tam granice tej
ciszy i spokoju i tak dalej. Jest strefę, strefę po prostu, żeby określić wokół pana. Tam jest takie pismo u nas. Pan Wiesław Nowak, to gdzieś się. Krótko bardzo, ponieważ tak, z tego co Adam tu powiedziałeś, to generalnie zależy na tym, żeby monitorować to w okresie nocnym, gdzie tam nikt tego nie pilnuje. Tak. W okresie nocnym nie znam tego terenu na tyle, żeby powiedzieć, jak on jest doświetlony. Uwierz mi, z autopsji wiem, jeżeli jest gdzieś kiepsko doświetlony teren, to monitoring nic nie daje. Na pewno nie jest to kwestia rozpoznania twarzy i pociągnięcia do odpowiedzialności. Jest to jeszcze kwestia bardzo dobrego, bardzo dobrej jakości. Jak to powiem, że to policja po prostu zasugerowała, żeby to było. Chyba, że tam rzeczywiście jest super doświetlone, nie wiem, 1000 oświetleni jest, nie wiem, czy jakieś wibracyjne. Czy Korma ma monitoring? Nie. Ale ma stróża i tam mieszka ktoś. No to jest za płotem. No ale to tam ktoś mieszka i ma stróża. Pani Ania, kolega. Ja mam pytanie do dwóch nie zaprzeczających sobie odpowiedzi. Adasz, powiedziałeś, że chcą monitorować obiekt, który są te niebieskie. Teren powiedział nie mogę. Tak, więc to jest pierwsze. Ty, Adaś, mówisz, że teren kąpieliska tu zielony, gdzie jedzą alejki. To jest raz, jest to dosyć duża różnica w odległości, tak raz, dwa. Z czego podłączą, jak to zasilanie, jak to centymetrowe znam, gdzie nie, czy mają pewność o ochronie danych osobowych, jest to miejsce publiczne. Mają to zgodnie tego, ja wiem, że nie. Patrz, słynne kawerki pana. No to przecież. Tak mamy kamery, co pan ale przepraszam cię, ale to jest nadzór, nie herezja, ale się opowiadam, bo jestem w stanie ci to udokumentować. Ale pan mi wszystko jest w stanie udokumentować, byle zrobić nazwę, ja bym po prostu obecny. Ale ja nie mówię, że ja nie chcę. Proszę państwa, pani sama się skarżyła, że nie możecie tam mieszkać. Tak. Są w jakiś sposób z wami współpracować, żeby zabezpieczyć wam spokojne mieszkanie, a wy po prostu jesteście przeciw. Więc ja nie rozumiem. Ja tam nie mieszkam. Ja mam gorącą kwestię. Prosiłbym, żeby to dyskusję. Nie mówię, pytanie. Pani Adamie, ale będzie pan, jak w imieniu komisji będzie pan odpowiadać, to niech zada pytanie koleżanka. Więc się pytam. Ja jeszcze raz powtórzę, że dla mnie obiekt to jest to, co jest konkretnie budynek i wokół budynka. To jest obiekt, to jest całe dziecko. No nie będę mówił, że ta działka i ta działka i ta uliczka. Kolega, co na obiektem? Drugi raz kolega. Proszę. Ja chyba się nie mylę, drogi państwo, ale jeśli my tak szumnie mówimy do tej kolega wewnątrz jest wewnętrzny, natomiast odnośnie komisji. Natomiast ja dalej pociągnę, że wszystkie wjazdy, wyjazdy motocykli i samochodów są wykroczeniami. A niestety nie ma możliwości karać wykroczeń z monitoringu. Przestępstwa tak, ale jest to różnica. Więc ja tutaj chciałbym poruszyć tą sprawę. Drugie. To będzie niestety wykroczenie, a nie przestępstwo. I na tym cały nie polega. Natomiast monitoring w takiej sytuacji służy do tego, żeby ewentualnie szybko ktoś przyjechał, ale nie z tego monitoringu kogoś potem karać grzybami. Więc to od razu mówię, no takie jest prawo, a nie inne. I tutaj powiedzmy sobie, no to jest sobie taki spokój z wyłącznieniem sprawy. Więc albo te rzeczy się monitoring miały być, albo nie, no ja tutaj mam zdania. Rozumiem, że Komisja Sportu, jeśli no, to tak zawnioskowała, no to być może, że jest jakiś sens, ale jeśli którymś z radem się nie podoba, to bardzo bym wprowadził, żeby pani przewodniczący wprowadzona została poprawka. Ale została złożona poprawka. Tak, została. Ja jeszcze mam pytanie, jak już jestem w przyszłości, ja mam do ciebie jedno, a mianowicie... Z komisji. Ja się patrzę. Mianowicie ten klub sportowy Litwy. Towarzystwo sportowe. Bo ono, czy ono ma już uregulowany stan prawny, bo tam wiele lat toczyły się wszystkie, że tak powiem, problemy braku regulacji stanu prawnego. I gdy w tamtej kadencji myśmy byli w komisji parę razy, to nie było uregulowanego tego stanu, czyli powiedzmy sobie dwa towarzystwa,
I pytanie, no, czy te, ta kasa, która pójdzie na tą studnię, bo ja rozumiem, że tam chcą czerpać wodę, żeby podrywać, czy się to boisko, na którą to ma iść tą spółkę? Czy na to, jeśli nie ma uregulowanego stanu ja prawnego? Ja odpowiem może za przewodniczącego, na nikogo, dlatego że jeżeli teren jest gminny, w zarządzie ZIS-u, a chyba tak jest, to w takim układzie, u nas ZIS zarządza obiektem, a towarzystwo wyłącznie wynajmuje. To jest tak jak, chciałbym powiedzieć jako prezes Paszowianki, właścicielem jest gmina Kraków, a klub jest jakby użytkownikiem. I obecnie tak samo. Tych wszystkich obiektów w innej sprawie byśmy nie, w innym wypadku nie moglibyśmy dołożyć ani złotówki. Czego mi pan panie przewodniczący, nie wykręciłem. Ale nie, ja tylko powiem tak. Nie, ja powiem tylko tak, nie możemy dawać, żeby było jasne, nie możemy dawać na Garbarnię, bo Garbarnia dzierżawę wieczystą jest właścicielem terenu, na którym zarządza. Nie możemy dawać na KS Podgórze, bo jest właścicielem terenu. Pozostają, proszę Państwa, Korona, Płaszowianka, Rybitwy, no i tutaj Horn i Omega, jeżeli chodzi i ewentualnie AZS, bo to są instytucje, które funkcjonują, działając na imieniu gminy. Kolega Jacek. Ten temat podróżuje się zjadnoczym poprzednim kadencji. Znaczy ja myślę, że Tomasz dobrze też mówił, bo tam był problem z władzami i jakiś był problem techniczny z możliwością przekazania środków na tym prezydenty. Ale ja mam pytanie inne. Chciałem zapytać, jakby przybliżyć mi temat wykonania studni. To znaczy, co to za studnia? Jaki rodzaj studni, czemu ona ma służyć, bo ja powiem szczerze, że nie odpowiem. Staram się zrozumieć ten temat i chciałbym go, żeby mi przypomniał, nie do końca go rozumiem. To chciałem powiedzieć, że studnia służy do tego, żeby poczerpać wodę, przede wszystkim czerpać z tego wodę, ponieważ wojsko jest gwiniaste i przy, powiedzmy tam, paru dniach suszy staje się krepiskiem. Nie da się po prostu grać na tym wojsku. Może z nas sprawia, tak. A studnia polega na tym, żeby wpuścić parę kręgów betonowych i ta woda, która tam bez problemu się znajdzie, bo to jest blisko Wisły i tam jest poziom Wisły wyższy terenu, więc ta woda sama raczej, a to załatwienie pompy w ich zakresie jest. Także gdybyśmy podeszli do tego, że trzeba kopać studnię głębiną, no to kosztowałoby to 50, a może i dać 100 tysięcy. To był taki wniosek klubu przewodniczącego. Więc klub zaproponował, żeby im dać chociaż jakąś wodę realną, żeby zainwestować w parę kręgów, no i ewentualnie zrobienie tam planu, bo na pewno wiąże się to być pozwolenie. Z pozwoleniem. No. To tak mogę w skrócie na ten temat. To jest zdziwione. Wiem, na czym polega studnia, dlatego myślałem, że wymagamy jakiejś bardziej cywilizowanej. Jesteśmy w 21 wieku i rozumiem, że budowanie dla klubu sportowego studni, jeśli będzie czerpane, to wiaderkiem, ktoś będzie biegał wiaderkiem po jasnym. No dobrze, no, ale proszę Państwa, jaki jest problem, żeby tam doprowadzić wodę z hydrantu, ewentualnie grać? To jest droga. Tak, kwestia ceny. Ale przepraszam, no ja rozumiem, że kosztuje, a przepraszam, a pompa to na co chodzi? No tak, ale nie będzie kosztowało, woda nie będzie tak droga do podrywania boiska, jak szerpanie z wodociągu, prawda? To jest też ja bym chciał, proszę Państwa, urwać temat w ten sposób, że to był wniosek klubu przy objeździe. Wiem, że nie podnosili żadnych innych tematów na terenie TS Rybitwy, jak tylko temat proszę Państwa, powiem więcej. Ja nie wiem, czy za te środki wykonamy tą studnię, dlatego że nie wiem, dla mnie to jest metoda, bo ta studnia powinna być głębinowa, czyli wiercona rura i studnia głębinowa. Nie wiem, bo nasz po prostu budżet w całej komisji, gdybyśmy dali wszystkie środki, to i tak nie wystarczy. Ale proszę Państwa, chciałem przypomnieć, że nasz budżet, rozdział tych środków idzie do ZIS-u, idzie i ZIS patrzy, czy jest to realne za te środki wykonać i nie radzi. Realizatorem tego budżetu nie jest żadne stowarzyszenie ani klub sportowy, tylko jest realizuje to ZIS swoimi siłami. To ZIS robi przetargi, ZIS nadzoruje wykonawcę, także ja się nie martwię, że problem jest, że tam ktoś będzie kopał, ktoś będzie podłączał, bo po to są inspektorzy w ZIS-ie, po to jest
funkcja zamówień publicznych i wszystkie formalne sprawy ma na sobie załatwić z jej strony. Nie jest tak, że my przekazujemy stowarzyszeniu pieniądze, bo nie możemy tego zrobić. Przekazujemy, proszę Państwa, nie stowarzyszeniu, tylko na obiekty sportowe w ramach remontów kompetencji. Ja bym jeszcze żaden z tych zadań, żadne z tych zadań nie zostało zaspokojone w 100%, bo nie ma takiej możliwości. Więc zastanawianie się, czy na pompę zrobią, czy zrobią monitoring. Panie Adamie, na miłość boską, budowanie studni z kręgami, bo ktoś załatwi pompę, potem będzie dylemat, od kogo będzie prąd, żeby to ciągnąć. Proszę Państwa, to nie jest takie ten. Ale to Pani Basia, my dajemy pieniądze. No dobrze, ale... Dobrze Państwa, ale na wiele rzeczy dajemy tylko cząstkowo. Ale Pani Adamie, to nie chodzi o to, że dajemy cząstkowo, tylko na nie dość boskie. Do bezwierzy. Proszę z domu, Państwo sobie wykopiecie studnie, żeby było tanie. I rzucicie... Ale to ZIS będzie budować. Ale Pani Basiu, powiedz mi, że to, że ZIS wykopie studnie i to, że w domu Państwo sobie też możecie wykopać studnie i wrzucić pompę, kupić pompę za 200 zł i od sąsiada pociągnąć przedłużką zwykłą prąd do tej studni. Tylko pytanie jest takie, jak kogoś tam za przeproszeniem kopnie albo poczepie prądem, porazi, braku mi tego słowa prądowego, to proszę Państwa, kto za to weźmie odpowiedzialność? Ale proszę Państwa, to zrobimy partyzant. Dajmy razie człowieka. Dajmy razie ludziom na scenie i resztę po prostu. Proszę Państwa, chciałbym, żeby ta dyskusja, widzę, że się zaczyna kręcić w kółko. Problem polega na tym, że zaproponowała to komisja, proszę Państwa, zaproponowała komisja, dla mnie nie było problemu, ale widać, jest tam problem, bo wystarczyłoby się dogadać towarzystwu sportowemu ze szkołą, z empiriku wziąć, proszę Państwa, licznik, który płaci się wyłącznie nie za ścieki, tylko licznik na wodę, bo licznik do celów podlewania czy do innych rzeczy, kiedy nie udaje się do kanału, nie ma opłaty za kanalizację, bo ta woda jest znacznie tańsza. Ale proszę Państwa, nie jest od tego komisja, od tego proszę Państwa jest ZIS i od tego są stowarzyszenia, że rozumiem, że tą sprawę wy się Państwo w terenie przedyskutowaliście, przedstawiliście radę. Panie Przewodniczący, tam jest w tej komisji już lekko, nie będziemy dochodzić, dlaczego nie pociągną sam do tego prądu czy tam wody, bo po prostu to jest między towarzystwem a szkołą. My stwierdzili to, co jest, i wpisaliście to, co nie było. Chyba to za miżące przewodniczącą się tej osoby, tak, a się nie zdziałało. No i muszę powiedzieć, było to podstawą dla mnie, to się mówi, czy komisja to przyjęła, że tak powiem, w konsensusie, to że oczywiście komisja była za. Dobrze. Proszę Państwa, dyskusja rozumiem, że legasa, chciałem powiedzieć tylko tyle. W paragrafie była poprawka. I tu bym prosił osobę, która złożyła tą poprawkę, o zmianę tej poprawki, jeżeli miałaby być w ogóle przyjęta. Otóż, no, oprócz projektu druku, bo druk ma inny numer. Bo ma druk numer 1, a koleżanka wpisała druk numer 2. Przepraszam. Ale to jest jakby jedna rzecz formalna. Druga to jest wpisać, że paragraf 1 wykreślić zakres rzeczowy finansowania modlitwy i wprowadzić utrzymanie terenu zielonego. Tak. To są pieniądze na remont, nie na utrzymanie. W związku z tym... Pani tego nie wie. Pani Adamie, proszę, Pani Adamie. Pani Adamie. Pani Adamie, prosiłbym bez indywidualnych, czy mam zrobić przerwę, bez indywidualnych rzeczy. Można wprowadzić remont tego, remont wojska do siatkówki plażowej, modernizacji, ale nie można. Ale nie możemy Ci z łazią zabrała Czy ktoś jeszcze pisze, proszę Państwa, jakąś poprawkę? Bo było dyskusji na temat studni, czy... A koleżanka za tym studni, że są priorytety, i w kolejności ważne. Ja myślę tak, że w tej chwili, jak jest zmieniona dyrektorka w szkole, to łatwiej będzie im się dogadać z dyrekcją i z organizacją. Myślę, że tak.
i po prostu sprawa budowania studni, ja wiem, że woda ze studni, to znowu łączy się z sanepidem, łączy się z różnymi... Nie, 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 ja wiem, jak jest problem ze studnią. Pani profesor, woda miejska jest tak droga, pani Marzena, mam wam może powiedzieć, że to milion by kosztowało poddawanie takie wojska. Dokładnie. To jest tak jak rodziny dziecko, gdzie po prostu pompują i korzystają z pobocznych pomp. A wy poddawacie na waszą miankę, poddawacie wojska? Do mnie to rodziny ma taką zazdrość. Ale mają silne teraz. Ale to pani ma. Proszę Państwa, wcześniej było poddawane, ale powiem tak, poddawanie wojska to są naprawdę, albo się robi to w sposób automatyczny, bo to nie można poddawać w ciągu dnia, kiedy jest słońce, bo się wypali trawa i ludzie pojawiają soczewki. To nie jest prosty temat poddawanie wojska. To nie można poddawać w ciągu dnia. Wojsko się poddawa w nocy i na wieczór. A jak i kwiat i rzek, a kto da na wieczór? Panie Przewodniczący, nie jestem ja się pan, wniosek pani Orłowskiej o zamknięcie dyskusji. Ale dyskusja, proszę Państwa, jest zamknięta, czekamy na zmianę poprawki, która ze względów formalnych musi być zmieniona. Chyba, że ktoś z Państwa jeszcze pisze. To po prostu będziemy dwie godziny gadać o po prostu. A wszyscy do Państwa. Pan da się zrobić będzie do szlasy, ale tu nie źle, proszę pana. No wiem, że pisz na tego. A jak się okaże, to nie ma problemu. Ale to jest depresja. Ale jak może być jakiś ślub, nie będzie tam wody. No nie, to tak się źluba krzyżyła na środku wojska. Znam takie przypadki, że przy kopaniu studni za dwa stopnia padła niżej. No może się tak zdarzyć. Dlatego będą mieli basen, panie przewodniczący. Ja nie wiem, czy to zadanie CIS przyjmie do realizacji. Z całym szacunkiem, jak przyjmiemy to zadanie, nie wiem, czy to CIS przyjmie do realizacji. Bo jak przyjmie, czy pozwolenie wodnoprawne, inne rzeczy. Bo to fajnie można zrobić, kończy się. Ale skończy się na tym, że pójdzie pieniądze tylko na projekt zrobienia studni wodnoprawnej. A w przyszłym roku mamy 50 tysięcy rozpisów. Ale zresztą CIS sobie 30 tysięcy, tylko czyż nie zapisane, jaką studnię robimy? Przepraszam. Nie znam, że studia poprawka. Nie. Proszę Państwa, wpłynęła poprawka pana Anny Siwek. Poprawka do druku numer 1 z paragrafu 1 podpunkt B wykreślić zakres rzeczowy wykonania monitoringu na KS Omega. W miejsce wprowadzić modernizacja istniejących wojsk sportowych. Podat pozostaje bez zmian. Dziękuję. Przystępujemy, proszę Państwa. Ale gdzie istniejący wojsko? Te, którymi zarządza Omega, to już jest, to jest oczywista oczywistość. Tymi, które zarządza Omega. Tam nie ma żadnych wojsk. Akurat ma to znana do siatkówki. I myśmy robili te wojska kilka kadencji temu. Bo nie zarządza Omega po prawej stronie. Omega skróciła, znaczy Omega Sigit przejął tereny, które kiedyś była oprócz plaży za aleką asfaltową pierwszą. Panie Adamie. Nie, okej, tylko chciałem powiedzieć, że na te boiska wystąpiły do Ministerstwa Sportu i dostaną więcej pieniędzy i będą zrobione profesjonalne boiska. No, posłuchajcie, co są ci, którzy zarządzają, a nie my im po prostu zmieniamy. Ci są studnie, to weźmy im tam basen zróbmy na tym. Ci są monitoring, to my im robimy. No pani Aniu, pani po prostu, żeby tylko włożyć swój paluszek, wszystko po prostu. Ale ja nie ubliżam, to mówię prawdę. Proszę Państwa, ja bym chciał, jak chwileczkę będziemy mieć większą dyskusję, ja bym prosił tylko o jedną formalną rzecz. Prosiłbym się odnosić do sprawy, a nie odnosić się do poszczególnej personalnie do osób, bo mówimy o sprawie, a każdy ma prawo do własnego zdania i szanujmy tą moderność. No, tak to funkcjonuje, to po prostu nie będzie można funkcjonować w sposób jakby racjonalny i demokratyczny. Przyjęła Komisja. Przystępujemy do głosowania, była za.
zamknięta jest dyskusja, jest poprawka, panie przewodniczący, to z całym szacunkiem radykalnie zmienia zadanie. No. Ja powiem panu. To nie jest poprawka. Wszystko może być, za chwilę może być podobnie. Ale prawda jest taka, skoro komisja przygotowała, a to zadanie nie było poprzednio, nie patrzę, to nie chodzi o to, żeby odrzucać, nie odrzucać. Nie było to zadanie wcześniej tematem. Dokładnie. Obrad. Nie wiem dlaczego nie wchodzę w szczegóły. Teraz mam problem. Byłem przygotowany, że komisja się tam pochyliła, podzieliła te środki lepiej, korzystać, tak jak uważali za stosowne. Teraz mam problem. Wchodzi nowe zadanie. I to zadanie powoduje już jaką zadanie. No bo się likwiduje to tam. Teraz naprawdę nie wiem. Pomagamy klubowi z tym monitorowaniem. Ja się pytam. Ale dlaczego mówię? Dlatego, że nie chodzi o bezpieczeństwo. No dokładnie. Proszę, ja bym za to nie patrzył. Proszę państwa, ale też nie można, bo to jest rada i to rada decyduje. Komisja wypracowuje stanowisko na radę, mówi merytorycznie, wypracowała, a rada w swojej zbiorowej mądrości podejmuje decyzję. Jest, no tak działa. I czy my chcemy się z tym zgodzić, czy nie chcemy, tak to funkcjonuje. Stanowisko komisji jest przedstawione, materiał jest przygotowany. Byli państwo w terenie, koleżanka złożyła poprawkę, ma do tego prawo, a decyduje nie komisja, nie koleżanka, tylko cała rada, dokładnie większość. I bardzo proszę. Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pani Anny Siwek, żeby zmienić paragraf 1 punkt 2, wykreślić zakres rzeczowy KSK na miejsce modernizacji instytucji wojskowych, miejsce monitoringu, wprowadzić modernizację instytucji wojsk sportowych. Kto jest za? Jeszcze raz, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Pięć za, osiem przeciw, trzy osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że ona nie przyjęła poprawki pani Anny Siwek. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Całości uchwały bez przyjętej, no bez poprawki, którą odrzuciliśmy wcześniej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu komisji druk nr 1? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Jeszcze raz. Kto jest za? To już całe głosowanie musimy przeprowadzić. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzyma? Jedna osoba. 14 za, 2 przeciw, 1 osoba wstrzymująca. Stwierdzam, że ja przyjęła uchwałę.